Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do Was z recenzją Kukolki autorstwa Lany Lux, nowej książki wydawanej przez wydawnictwo Mowa, którą już mogliście kupić na targach między innymi. O ile dobrze pamiętam, myślę, że dobrze pamiętam, też na targach było w ogóle spotkanie z Laną Lux, na które no, nie udało nam się dotrzeć, bo po prostu w piątek nas jeszcze nie było, kiedy to spotkanie się odbywało. Przekład na okładce Anna Kierajewska. I to jest przekład z języka prawdopodobnie niemieckiego, o ile się nie mylę, bo to jest powieść wydana właśnie tam. Natomiast sama autorka ma korzenie wschodnie, korzenie ukraińskie i też o Ukrainie lat 90. ta książka traktuje. I od razu na wstępie powiem, no nie ukrywając tego i nie zostawiając tego na potem, to jest powieść dosyć ciężkiego kalibru i dla osób o mocniejszych nerwach zdecydowanie. W związku z czym, no zaznaczam to już teraz, to jest literatura dla dorosłych, więc ona nie ma jakby jako takiej listy triggerów, a myślę, że dosyć długą i pokaźną listę byśmy mogli tutaj stworzyć do tego tytułu. Ale myślę, że zorientujecie się w trakcie opowiadania fabuły, o co tutaj tak, chodzi. Tak, na pewno jeżeli czytaliście moją najdroższą Gabriela Talenta, to jest bardzo podobny vibe pod względem ciężkości tematu, który jest po prostu makabryczny, ale też wymaga, żeby o nim mówić i gdzieś tam budować taką świadomość, więc jeżeli czytaliście po prostu moją najdroższą, to jest książka praktycznie stojąca łapkę w łapkę, wiecie, trzymają się za rączki pod względem ciężkości. Tak, i tutaj naszą główną bohaterką jest Samira, dziewczyna, która dorasta w, no tak naprawdę, domu dziecka, w której są głównie dziewczynki. No, tak jak wspomniałam na początku, jest Ukraina lat 90. Także Ukraina takiego bardzo dziwnego momentu postsowieckiego, postradzieckiego, która no, jeszcze do zachodu ma dosyć daleko i tym takim marzeniem wielu osób jest na przykład wyjazd do Niemiec. I tak naprawdę trochę o tym traktuje ta historia. O tym, jak Samira z domu dziecka dostaje się ostatecznie do Niemiec. Natomiast ta cała droga jest dosyć długa, skomplikowana, niezwykle bolesna i nawet jak do tych Niemiec dociera, okazuje się, że Niemcy to nie jest wcale taki raj, na jaki ona liczyła, o jakim się mówiło. Tak. Samira jest dziewczynką, która ma prawdopodobnie cygańskie korzenie, ma ciemne włosy, ciemną karnację, w związku z czym zwraca tym uwagę i na tym etapie cygańskie, romskie pochodzenie jest jednak pewnego rodzaju no, stygmą, tak? Jest stygmatyzowane, bo wyróżnia się od reszty dzieci. No i oczywiście ten taki stereotyp, który u nas w Polsce też był bardzo długo obecny, czyli na przykład to, że Rom czy też Cygan to złodziej, oszust, tak. Ktoś, kto jest, prawda, nie wiem, brudny, nieokrzesany i tak dalej. Że roznosi choroby, że to są niebezpieczni ludzie, nie wolno się do nich zbliżać i tak dalej. Bardzo dużo jest tutaj tych stereotypów, które otacza Samira. Ona już tak naprawdę od najmłodszego, prawie 7-letniego wieku jest w jakimś stopniu odludkiem, wyrzutkiem i to jeszcze w takim miejscu, jakim jest właśnie mały ukraiński sierociniec na jakimś tak naprawdę odludziu. Więc jakby już od początku dostajemy informację po tego, jak ciężka to będzie lektura. Tak, chociaż mam wrażenie, że początek aż tak bardzo nie sygnalizuje tego wszystkiego, co dzieje się dalej. Rozwija się i jest coraz gorzej, tak w sumie. Tak, mimo że jakby wydaje nam się, że w momencie, w którym Samira opuszcza ten dom dziecka, to teraz już może być jakby tylko lepiej, już nie może być gorzej. Nie. I jest wręcz odwrotnie, bo trafia do takiej komuny właściwie można powiedzieć? Ciężko powiedzieć, co to jest. No, na pewno jest to miejsce pełne przemocy i bardzo dziwnych zależności. Jest to po prostu jakby taka, no właśnie taka komuna żebraków prowadzona przez Rokiego, mężczyznę w średnim wieku, który po prostu zwerbował sobie właśnie bezdomne dzieci do żebrania, do kradzieży i do wielu innych też po prostu niefajnych rzeczy. No prostytuuje je tak naprawdę. Nie. Gdzieś narzuca im takie warunki, że jeżeli nie przyniosą odpowiedniej liczby pieniędzy, no to nie będą w stanie utrzymać tego dachu nad głową, który on im oferuje. Tak. A w momencie, w którym Samira nie ma absolutnie nic, bo też nie zna swoich rodziców, nie ma żadnych krewnych, nie ma żadnych kontaktów, to, że on daje jej jeść chleb i to, że ma jakąś tam wodę i właśnie dach nad głową wspomniany, jest no tak naprawdę warunkiem takiej bardzo podstawowej żytności, z którego właściwie nie da się zrezygnować. No i tak jak wspomniałam, jej wielkim marzeniem jest to, żeby dostać się do Niemiec, do swojej najlepszej przyjaciółki właśnie z sierocińca, która zostaje zabrana właśnie przez niemiecką rodzinę, zostaje adoptowana. I pierwszy list, który Samira otrzymuje, no właśnie traktuje o tym, jak tej dziewczynce jest dobrze w tym nowym domu.
I oczywiście jest tam takie wspomnienie, że no, jak przyjedziesz, prawda, tak, to coś tam, coś tam. W moim pokoju jest tyle miejsca, że będziemy mogły się tu obie zmieścić. Tak. Jakby my jako dorośli czytelnicy doskonale wiemy, jakiego typu to jest sytuacja. Jakby mamy bardzo niedojrzałe życiowo, dziecko nieprzygotowane do życia, oczywiście, bo po prostu nigdy tego życia nie zaznało, bo wszystko to zna to ten sierociniec i te kilka pokojów, w których śpi z innymi dziewczynkami i tą wizję właśnie dobrego, godnego życia rodzinnego gdzieś w odległych, kurde, totalnie niewyobrażalnych tak naprawdę na Semiry Niemczech. Tak. Wiecie, to jest taki Eden, to jest bardzo tak w próżni zawieszone. Więc jakby zaczyna się tutaj podróż ku temu właśnie, żeby to marzenie o dołączeniu do przyjaciółki spełnić. Jak się domyślacie, jest kompletnie niekolorowo i nic nie idzie po jej myśli, ale gdzieś tam trzyma się cały czas tego marzenia i cóż, udaje, że wszystko jest w porządku i wmawia sobie tak w dużym skrócie, że jakby to jest środek do celu po prostu, ja tak, dam wiesz, radę. Nawet nie wmawia, wiesz, bo ten taki... Ona w to wierzy. Ona w to wierzy, mhm, wiesz, że... Bo jednak jak osoba dorosła możesz właśnie sobie coś wmówić, jakby tak, właśnie na takiej zasadzie, że wiesz, że to nie jest dobra sytuacja ta, w której się znajdujesz, ale właśnie próbujesz trochę taką, no, autoprzekonywaniem się, tak, prawda, sprawić, że no po prostu przeżywasz każdy kolejny dzień, gdzieś nie załamujesz się po drodze. Tak, ta ułuda pozwala ci przetrwać. Tak, a w jej przypadku to nawet nie jest ułuda, bo ona się jakby godzi, no, na większość tego, co ją spotyka, bo najzwyczajniej w świecie nie ma raz, że innego wyjścia, dwa, nie zna innego wzorca. Tak. Nie jest właśnie taki, nauczona takiego podziału, nawet takiego najprostszego, prawda, co jest dobre, zło, na dobro i zło, tak? Mm-hmm. Co jakby jest w porządku, a co nie, jak powinni się zachowywać dorośli w stosunku do dzieci. No nie zna takiej najzwyczajniej w świecie na przykład rodzicielskiej miłości, tak? I w ogóle jakiegokolwiek uczucia, bo też w samym sierocińcu nie było nikogo, kto by o nią najzwyczajniej w świecie zadbał. Te opiekunki, które tam pracowały, traktowały ją, tak jak wspomniałyśmy na początku, jako odludka, między innymi ze względu na jej pochodzenie. Mhm. I to był właśnie tak naprawdę jedyny, acz decydujący argument w tej sprawie. W związku z czym ta historia jest bardzo, bardzo smutna, bardzo trudna i jest właściwie cała wypełniona takimi sytuacjami, kiedy czytamy o nich, my jako dorośli ludzie... Gotują krew i niezwykle tej dziewczyny żałujemy. Natomiast oczywiście takim dodatkowym aspektem tego takiego podburzenia, które gdzieś w nas siedzi jako w czytelnikach, jest fakt, że ona nie może zaprotestować. Tak, że jakby to... Bo nie ma takiej możliwości. Ten setup, w którym jest postawiona w ogóle Samira, jest tak beznadziejny, jest tak zły od samego początku. To jest takie złe do szpiku kości. To jest złe do szpiku kości. I masz taką myśl cyklu, że jakby tutaj nieważne, co by się wydarzyło, to tak naprawdę nie ma pomocy znikąd. Tak. Bo wiesz, jakby chociaż mogłaby być taka iskierka z cyklu, jakby przynajmniej zdaję sobie sprawę z tego, że na przykład ten Rocky, jakby właśnie ten opiekun, tak, ten kurde boss tych wszystkich dzieciaków, jakby gdyby chociaż zdawała sobie sprawę z tego, że to jest kijowa sytuacja i że tutaj tu nie dzieje się dobrze, to chociaż to by była taka nadzieja z cyklu, może ta historia skończy się szczęśliwie. A jednak właśnie jest to lektura z rodzaju tych, które od początku wiemy, że ona raczej nie ma szans skończyć się szczęśliwie i tym bardziej jest dobijająca, bo też budzi się w nas taka chęć z cyklu, że czytamy ją po to, żeby właśnie mieć tą iskierkę nadziei w nas, że to życie się zmieni, że gdzieś tam mimo tych wszystkich przeciwności, mimo tych okropieństw, które spotykają Samirę, w końcu będzie jakiegoś rodzaju malutki happy ending i nawet go nie dostajemy, więc pod tym względem jakby to jest właśnie historia, która nas uderza już nie samym tym, że jest dramatyczna, że przeżywamy właśnie z Samirą wiele tych dramatów, ale tego, że ona nie pozostawia w nas nadziei. I to jest absolutnie przerażające, ale też jakby stanowi o tym, jak dobra jest to książka, co w ogóle mówienie w kontekście tego typu książek o tym, że jest dobra, jest zawsze trudne. I to samo powtarzałyśmy przy recenzji właśnie mojej najdłuższej gry Miała Talenta, że jakby tutaj słowo dobra nie przystaje, ono jest troszkę nieodpowiednie. Ale pod takim względem właśnie tego, jaki wpływ ma na czytelnika, to jest fenomenalna robota. Tak, jest trochę, no jakby w ogóle miałam, jak Cię słuchałam, miałam taką myśl i chciałam się odnieść do dwóch rzeczy naraz, ale słuchajcie, po kolei. Kukolka swoją drogą, z ukraińskiego czy też z rosyjskiego, to lalka. Lalka. I to oczywiście nawiązuje do urody Samiry, która no poza jakby pochodzeniem i tymi cechami, które z tego wynikają, jest dzieckiem bardzo pięknym. Ma niezwykłe oczy, jasne. Tak, tak, ma niezwykłe jasne oczy, które właśnie gdzieś w kontraście z tą ciemniejszą skórą no robią na wielu osobach
ogromne wrażenie, głównie oczywiście na starszych mężczyznach robią wrażenie. Tutaj z tego opisu jakby wynika, że Samira przede wszystkim jest dzieckiem, które nie wygląda na swój wiek, wygląda dojrzalej i jakby dosyć szybko jej rysy twarzy się ukształtowały w taki dosyć kobiecy sposób. W związku z czym no, naturalną koleją rzeczy przyciąga spojrzenia. I to jest jednocześnie ten tytuł właśnie, kukolka czy też lalka, no raz, że może się odnosić do urody, dwa, że pewnego rodzaju bezwiedności, tak, tego jak sterują nią inne osoby. Jak się wszyscy bawią, właśnie tak. jak lalkę, że ona jest w pewnym sensie taką lalką właśnie, wiesz, że pozbawioną takiego samostanowienia. Tak, tak. Yeah. Więc jest to zarówno piękny, jak i no taki trochę prześmiewczy, okrutny tytuł. Swoją drogą, ja na początku nie byłam fanką tej okładki, tej oprawy, ale potem zaczęłam na nią patrzeć. Między innymi teraz, jak jeszcze mam ją przed oczami. I tutaj w ogóle zaszło coś bardzo ciekawego, bo jeżeli ta postać właśnie na okładce wygląda Wam dosyć nienaturalnie, to dobrze Wam się wydaje, bo ciało należy tak naprawdę prawdopodobnie do kobiety, a po prostu wklejona została twarz dziecka. I trochę tak ją traktują właśnie na przestrzeni całej tej książki, tak? Prostytucja dziecięca jest w ogóle tematem niezwykle trudnym do omówienia w jakimkolwiek kontekście. Natomiast sam fakt, że jakby gramy tutaj taką metaforą, raz, że jest bardzo celne, dwa, że no już jest pewnego rodzaju sygnałem, w jaki sposób będziemy Samirę poznawać i w jaki sposób inni bohaterowie tej powieści ją widzą. Ja miałam taki zarzut do niej w ogóle w trakcie czytania. Trochę się obawiałam w trakcie lektury tego, że Kukolka będzie taką powieścią, w której zamieszczono wszystkie zagrożenia jakiś taki z kręgu patologicznych zachowań, które zostały wciśnięte w historię jednej postaci, żeby odhaczyć właściwie wszystko to, co najgorsze, co może taką osobę potencjalnie spotkać. To jest taki zarzut, który... Jak z małym życiem. Jak z małym życiem. Dokładnie trochę, to chciałam powiedzieć, że jakby dla kontekstu z małym życiem też kiedyś pojawiały się takie opinie, kiedy ta książka wychodziła nas w Polsce i była bardzo popularna, że bardzo dużo ludzi mówiło o niej, że ona jest zła i że jej nie podobała im się ze względu na to, że była nierealna pod względem tego, jak dużo cierpienia pojawiło się w życiu Jud. I zarzucali to, że jakby tutaj tak naprawdę jest to wciśnięte na siłę, tylko żeby udramatycznić tę historię i żeby dodać jej po prostu, wiecie, dodatkowych bodźców dla czytelników i że to jest niewykonalne, żeby jedna osoba w życiu spotkała tyle nieszczęść. Jednak wtedy, kiedy o niej też czytałyśmy, kiedy ją czytałyśmy, ja nie mówiłyśmy, że miałyśmy taką myśl cyklu, ale to wcale nie jest tak, że to jest ciśnięte na siłę. To jest tak, że to są wszystko sytuacje wynikające z jednej podstawowej krzywdy. Tak, jedno wynikało z drugiego. Głównego bohatera. I tutaj mam wrażenie, że jest troszkę podobnie. Jest podobnie. Jest podobnie i jakby z biegiem czasu rzeczywiście, tak jak myślałam sobie o tej powieści, to miałam właśnie taką myśl, że znane są historie osób, nawet nie tylko jakby z Ukrainy, tylko w ogóle z tego bloku wschodniego, włącznie z nami, z Polską i prawdopodobnie też krajami południa, czyli prawda, Czech, Słowacji, Słowenii i tym podobne, które nie należały przez długi czas do tego bloku zachodniego, tak? Które właśnie wyjeżdżały na zachód i bardzo wiele młodych dziewczyn było prawdopodobnie traktowane w podobny sposób właśnie co Samira, tak? Czyli to wszystko wiązało się z prostytucją, ze sprzedawaniem ciała, z żebraniem, z takim podróżowaniem w sposób taki pokrętny, tak? Bez dokumentów, prawda? Pieniądze, które przepadały, różnego rodzaju kredyty, tak? Pożyczki, które trzeba było spłacić, no ale nie wiadomo z czego. Takie sytuacje, w których ktoś właściwie był szantażowany, tak? Na pewnym etapie, że nie dostaje dokumentów do momentu aż, coś pełna tam. Pełna spirala przemocy po prostu. Tak. I wiesz, to jest trochę tak, że to jest pewnego rodzaju zjawisko, że jak wpadniesz w tę spiralę, bardzo trudno jest ci wyjść. Nie ma opcji. Szczególnie właśnie w takiej sytuacji, w jakiej jest Samira, gdzie wchodzisz do tego systemu niejako, będąc dzieckiem, tak? Właśnie bez tej takiej podstawowej, emocjonalnej wiedzy na temat zachowań ludzkich, na temat komunikacji. Na etapie, którym się rozwijasz i jakby na tym etapie powinnaś po prostu jako osoba, jako człowiek nabierać pewne doświadczeń i zaczynać rozumieć świat w taki właśnie zdrowy, normalny sposób. I kiedy jakby dostajesz taką wersję świata, to ona staje się dla ciebie normą. Dokładnie, dokładnie tak. Więc to wyjście właśnie z tej spirali jest niezwykle trudne. I otrząśnięcie się z tego i właśnie nauczenie się pewnego zdrowego wzorca tego, jak rzeczywistość powinna wyglądać, jest wielokrotnie trudniejsze niż po prostu oparcie się temu, co już jest znane. Dokładnie tak. I ja tak sobie myślę, że chyba nie będziemy gwiazdkować tej powieści. Nie ma opcji. To kompletnie jakby uważam, że to jest bez sensu.
bo to nie odda sprawiedliwości tej książce, jakby nie widzę takich, wiesz, nawet skali, na której mogłabym ją postawić. Na pewno wzbudziła we mnie co najmniej tyle emocji, co moja najdroższa. To jest dobra książka, na pewno to jest dobra książka, ale tak jak wspomniałyśmy na początku, jest bardzo trudna i tak. Też nie każdy będzie w stanie ją czytać, nie każdy będzie w stanie czerpać jakąś literacką przyjemność z tego, jakby już abstrahując, zostawiając temat troszeczkę fabuły. Z boku. Gdzieś po prostu z takich kwestii stricte językowo-literackich ciężko jest, bo ten temat jest na tyle trudny i na tyle narzucający jakby swoją obecność w całym tym utworze, tak. Że chyba trudno to rozgraniczyć. Poza tym dodatkowo jeszcze a propos właśnie kwestii stricte literackich, napisana jest też takim językiem, który nie pozostawia nam złudzeń. On w żadnym stopniu, jakby na żadnym etapie lektury nie czułam, że jakby autorka próbuje nas, wiesz, zmylić, że jakby, wiesz, trochę nie. To ukoloryzować, jakby ona jest wręcz zbyt bolesna, zbyt szczera, zbyt obrazowa, zbyt prosta. Tak, ale wiesz co, paradoksalnie, ona jest bardzo zdradliwa pod tym kątem, że ty masz świadomość trudności tematu i tego, jak po prostu, wiesz, w którymś momencie jesteś po prostu ludzko obrzydzona tym wszystkim, tak. Co się dzieje. Ale wiesz, co jest najgorsze w tym, że to się doskonale czyta. To się doskonale czyta. I te książki właściwie można, tak teoretycznie, pożreć na jedno posiedzenie. I literacko ona ci na to pozwoli, psychicznie absolutnie nie. Dokładnie tak. Więc... I to jest zdradliwe. Ale to też daje jakiegoś rodzaju wyraz skilla i warsztatu i kunsztu, żeby o trudnych sprawach pisać prosto, do tego stopnia, że jest to łatwe właśnie w przelatywaniu wzrokiem, ale trudne w pojmowaniu umysłem. Dokładnie. Więc myślę, że tak, ładna myśl była, więc zostawimy Was z nią, bo to mi chyba wyszło, to zaczynało ładnie. Tak. Więc mam takie, że jakby jeżeli czujecie się na siłach, to absolutnie myślę, że powinniście się zapoznać z Kukolką, bo to jest naprawdę monumentalna pod względem przeżyć lektura i Was rozwali w 100%. I też myślę, że to jest też taki ważny głos, żeby go poznać, żeby go usłyszeć i po prostu o nim poczytać. Jeżeli się nie czujecie na siłach, to absolutnie jakby, wiecie, no shame for you, jakby zróbcie to w swoim czacie, albo po prostu docencie na zasadzie, że wiecie, że jest taka książka i może polecicie ją komuś, kto będzie miał na to psychę, bo to też jest ważne, żeby taka wieść się roznosiła. Więc to by było na tyle, dajcie znać i do zobaczenia następnym razem. Pa!